Moi drodzy, kolejny odcinek Kingdoms Come Deliverance. No i pogadamy znowu z nim, on znowu nas zaatakuje, a my go tym razem So here I am. zatłuczemy. What do you have to Ta, ta, ta. Wait! Miałeś szczęście u węglarza. Nie wiem, uważaj. Jakbym awalne to. You were lucky. There is. Porażka. Raz. Kurwa. Enough. You've got me. Leave me be. Kuźwa. I tak trzeba było od razu. Well. Who is that, Davy? It seems I have finally. Żebyś wiedział. Dobra, kim jesteś i co tu robisz? I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been at the other end of the sword. More times than you can count. I give you my word. The word of a thief? Jesus. It is true what the preachers say. This world has gone quite mad. You had better kill me. I'm finished, anyway. Just as you are. A czemu skończony? Why do you think I'm finished? He who lives by the sword dies by the sword. Once you take a weapon in your hand, your days are numbered. It is the same for every one of us. Not everyone. Every last one. Knight, mercenary, or foot pet. There are men who die peacefully in bed, their wives and children at their sides. But not you, or I. You will end your life in a ditch, with your belly ripped. Nie jestem przestępcą. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Radzid Kobola, governor of Skalitz and royal hetman. Then we have something in common. I also am here under orders from above. From who? Perhaps you might sheath that weapon, so that we may talk eye to eye, if we do indeed have a common cause. Dobra, wstań. Stand up. It is true our meeting has not begun well, but if it is the truth that you are sent by Kobila, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. Kto umarł? What man was that? Meinhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you. But first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Kogo masz na myśli? Who do you mean? Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzik, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that. It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Okay. Nie powinieneś iść ze mną? Shouldn't you go with me to see Pfeiffer? No.
I must remain in Sasau. I have some loose ends that must be tied. Kim ty w ogóle jesteś? What's your name anyway? I told you. I am Ulrich. Just Ulrich. It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true. I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. Chyba więcej z ciebie nie wyduszę. I'd like to know more, but I have a feeling you won't tell me. Your feeling is correct. A komu służysz? Who are you working for? I understand why you wish to know, but this does not mean I am at liberty to tell you. To jakieś podejrzane. That's a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. Dobra, fałszywe pieniądze. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? Passava. Nie znam. No, what is it? A city in Bavaria. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague Groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. No dobra, zaatakowany wóz. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sasau. Czyli na wozie była fałszywe monety? So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. Podejrzenia odnośnie Sasawy. No. What do you mean about the connection with Sasau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. Okay. Czemu zaatakowano ich dopiero tutaj? Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Meinhard had an armed escort, and they kept two busy roads and lodged at inns throughout their journey, until he came to this godforsaken track. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. Dobra, opisz mi ten napad. What happened on that track? I ambushed them. I took down two, but that bastard Manhart cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Manhart, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. So we won't get anything out of him? Unfortunately not. No dobra. Dobra, tak. Woli ścisłości. What happened to Menhart? He is dead, of course. I know, but what did he do with his body? I buried it. He was a bastard. But I am not one to leave Christian remains rotting in the woods. I see. And where's his grave? He ran from the wagon uphill along the path to the north. Along the way, there is an old ruined cabin. I buried him behind it. And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. To nie jest tak, skoro tak mówisz. That's not it at all.
If you say so. To ja ruszam do Pfeiffera. I'll go and see Master Pfeiffer. Godspeed. I will wait in Sasso at the Wagoner's Inn. Ech. No dobra. Robimy i na dziennik. Zaraza to. Zastę Markwice, sprawdź skąd wzięły się fałszywe pieniądze, a tu dać dokumenty Tobiaszowi i Pfeifferowi. Znam jednego Pfeiffera. Jest moim nauczycielem. Dobra. Koń. Koń. A najlepsze konie kupimy w Meinhardt. Nie w Meinhardcie, Merchoedach. No. I kupimy tam płotkę 2.0. 2.0. Jakby ktoś nie wiedział. No. Tak sobie myślę, jaki budżet na nią wydać. Pytam jeszcze coś do niej. Dobra, na razie tam. Kupię najszybszego. O, jaki będzie. Mam sporo kasy właściwie. To czemu nie? Gdzie tu jest? O. Schowaj ten łuk. Możemy już zagadać do tego? Leśniaczka Melchiora. Już tak, Boże, zaczekaj na dalszy rozwój wypadków czy coś tam. Hope I can be a help to you. Cóż, jak się umiewasz? How's it looking, Melchior? I'm glad to see you, Henry. I'd like to thank you again. Everyone is cured. It's nothing short of a miracle. Oh, that's a relief. You've suffered enough. We've all suffered enough. God's truth. You know, the folk here are truly grateful. They'd have you and Nicodemus canonized if they could. They brought me gifts for the two of you. I wasn't keen on the idea at first. We're not left with much since the livestock died. But since you're here... Podziękujemy. That's kind of them. Give them my thanks. Sure. They'll be glad you stopped by. Chociaż te 120... What the hell? Nic. 125 groszy. To za dużo nie jest, ale zawsze coś. No dobra. Może akurat za to kupię konia? Ale pójdziemy do Macieja, zapytamy jak zdrówko i kupimy tego konia. Znaczy płotkę 2.0. A ty nadal tu leżysz? Nie chcę się włamać, chcę z nim pogadać. No. Kurde no. Dobra. Dobra, z 3 godziny poczekamy. Poczekamy. I zobaczymy jaki będzie. Czy będzie już tak na nogach i zdatny do rozmowy. Chcę tego konia. Już tak, ta moja płotka 1.0, no to już tak dogorywa prawie. Więc płotka 2.0 musi być miód malina. Jest tu gdzieś indziej, żeby mógł kupić konia w Neuholm? O, w Neuholm mogę kupić konia może. No dobra, pójdziemy się tam spytać. Nie. Kurna. Kurna, debile. Głupcy. Psz, ty gnoj parszy. Teraz to tak. Wyjmuj to. Aha, dobra.
Dwójka. Kurde no. Nie ma bata, zabiję go. I teraz. Trzeba było? Trzeba było? No nie trzeba było. Gorzałka. To wezmę. Raduk. Redukacja. Sprawia, że twoje poranki są lżejsze. Wezmę. Skwarki. Zacne wino. I jedziemy z powrotem do Neuhof. No ale co oni ci durnie mają w głowach? Że uzbrojonego rycerza kurwa napadać. Po prostu nie rozumiem ich. No nie rozumiem. Wieśniacy. Co można więcej powiedzieć? Dobra, kupimy konia i pomyślę, co zrobimy w następnym odcinku. Już chowam. No już schowałem, spokojnie. Gdzie to jest? Na wprost i po prawej. Aha, tam jest stadnina. Dobra. Ale muszę wam się pochwalić, no takie postępy robię. 19:20 jest. Masakra, tak wcześnie. O, takiego konia bym se kupił. Już. Od kogo mogę... Od Zyty mogę kupić? Szukam roboty, porozmawiamy o interesach. Królewskie ostrogi. Kurde. Złote ostrogi. Czemu to jest? Coś kupiłem. Nie to. Usuń. No ja ostrogi bym sobie kupił. Srebrne. Takie za 600 może? A ja kupię takie. Takie ładne, żeby mi pod kolor pasowe. Wow, podkowa do konia bojowego. Ile tego? Zwykła uzda. Kurde. No to wygląda, że tak jest zbliżone do mojego kolorystycznie. Z 4 jukami. 650. No nie będę oszczędzał na koniu. No. Co możemy je opchnąć? Coś z broni? Wieckie strzały, żądło? Nie, gdzie żądło? Żądełko, to nic. Tu mogę coś ci opchnąć? Średnio. No dobra, więc... Targujemy się. Na kafla masz. Nieźle. Let's talk. Ja ocenię. Powiedzmy tyle. Is this enough? Come now. Tyle? All right. 960. I z tobą też. Jesus, look where you're going. No ja bym chciał kupić konia. Łaf. Tak. A od kogo mogę kupić konia? O. Dosiąść się Ukrainii i sprawdź konia. No, ma wszystkie staty większe. Tego bym sobie kupił. Ale jak go mogę kupić? Wow. Ten to dopiero. Dzik. Dosiąść konia i ukradnę. Nie chcę. Chcę jakoś to... Polubownie. Dobra, jestem wciążony.
Gdzie to będzie? Tu? Kumańskie? A miałem jakieś ostrogi. Czy to są te? Nie, to są te co teraz. A niech będą. No. I na koniu. To idzie na konia. X i Y. Twój koń już więcej nie uniesie. Jak mój koń już nic więcej nie uniesie? Ty co za kupi koń? Rząd. No, w miarę. Co ja kupiłem? Na koniu. To... Jak nie uniesiesz? To wywal. I to jest wyrzuć, o. I wezmę to. No. No. I już jest. Na skim. Jesus, look where you're going. A z tym nie było jeszcze czegoś, że mogę kupić konia czy coś? Chciałem kupić konia. I'd like to buy a horse. I'm glad to hear it. We're badly in need of. Have you looked them over? Jeszcze nie. Then go and have a look in the. Chwila, a jakbym. No dobra. A jakbym rzuciłem okiem i tam był jeden. Taki... I'd like to buy. Have you looked them over? I have. The best there are. Is there one in particular you. Rzesz ty w mordę. Henry, I'm glad you came. Nie wiedziałem, że one mają imiona. Dobra. Wracam. Imię twoje? Koń. Kuźwa, inny koń, koń. No nie ma po imieniu. Mój koń Siwek. Powinien być Płotka. No ale żebym wiedział, że jaki ty masz chociaż poziom, czy coś, czy nie wiem. Koń. Imię twe, koniu. Albo tego. Wow. A jakie mam poziom w ogóle w jeździectwie? Gracz. Gdzie to może być? Tempo, walka, umiejętność, nie. Chwila, walce? Nie. Umiejętnościach? Jazda konna. Mam aktualnie piąty. O Jezus. Koń wyścigowy. Co to jest? Twój koń porusza się szybciej, ale uniesie mniejszy ciężar. Koń specjalny. Twój koń może unieść więcej ciężaru, ale porusza się wolniej. Może na razie nie. Ale mam piąty level. No wezmę najlepszego. Chciałbym kupić tata. Widziałem. Alburak. Najlepszy? Najlepszy. A wonderful Arab stallion. Heavenly. When you look into those eyes of his, you'd swear he was human. 1300! 1900! 1000. Kuźwa. Co powiesz? Surely you'll knock something off the price if I trade in my old one. No, targuj się. Ona chce 1300 za konika? Nie, na ile ja mam kasy? No deal. Maybe. Chwila. Ile ja mam kasy? 1300. Ja. Okej. Okay. Jeśli posprzedaję wszystko to, co mam w tym koniu, bym musiał na jakiegoś bogacza znaleźć. Bym sprzedał to, bo to mi nie jest potrzebne. To mi jest. Dobra. A mogę to by to sprzedać? Chwila, ale może to najpierw zdejmę z konia. Koń. Powiedzmy, że nie wiem. To ci sprzedam.
To. Dobra, może być to. Tak. No i to. I pogadamy. Porozmawiamy o interesach. Ile ona ma? Mentyk. Uuu, kafelka masz. Moja droga. No, no to jedziemy. To. Nie. To. No już kafla. Mam tylko 1300. No, będzie. Sprawdź koszyk. Targuj się. Can we do something? No. I teraz mam kasę. Chwila. Ile mam kasy? 2600. Chciałem kupić konia. Tak, widziałem. Alburak. 1000 nie, co powiesz na wymianę? Targuj się. Dlaczego mam zapłacić 2400, jakby tam było? Agree? You are right, Pinchper. Is this in a... Well, now a little more. Done. Mam konia. A teraz... Wow. Konik. A ile uniesie? O, 402 kilosy uniesie. Jezus Maria. No dobra, jestem tak trochę powiedziawszy, no, bankrutem, ale kit z tym. Sprzedam to komuś innemu. Co by tu jeszcze? Nie, żądło, nie? No dobra. Długi łuk, to sprzedam. Znaczy tam. Odłożę. Coś tu jeszcze? Nie wiem. To mogę sobie odłożyć? Aha, to nie, to dokumentu Urlicha. To sam, nie, łopaty sobie zostawię. Coś mam? Nie, dobra. No, i płotka 2.0 osiągnięta. No. I no, 29 minuta zaraz będzie, więc ja się z wami pożegnam. Chwilę, jak szybko się męczy. No jeszcze ani trochę się nie zmęczył. Uj, już mi się podoba, dobra. Ten koniec nieśmiertelny, krótko mówiąc. Dobra, widzimy się w następnym odcinku, który będzie pewnie zaraz, bo mam akurat ochotę, nie ochotę, mam szansę wrzucić dwa odcinki, więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, na razie.